Cześć dziewczyny, witajcie, super, że jesteście, ponieważ dzisiaj mam dla Was bardzo ciekawy, taki naturalno-pielęgnacyjny temat. Głównym bohaterem filmu będzie rzecz, która już przewinęła się w innym filmiku. Jeśli dobrze pamiętam, to był film o naturalnych, dziwnych sposobach na leczenie niedoskonałości. Na dole w opisie będziecie miały oczywiście do tego materiału link, jeśli chcecie zobaczyć, bo tam też pokazywałam bardzo, bardzo fajne rzeczy. I wtedy obiecałam Wam, że nagram osobny filmik o pyłku widłaka. I to jest naprawdę, dziewczyny, rzecz na tyle cenna, ciekawa i cudownie działająca, że zasługuje na osobny filmik, ponieważ można by o niej opowiadać całkiem sporo. Natomiast ja postaram się ścisnąć to wszystko do takich najważniejszych informacji i też opowiedzieć Wam troszeczkę o tym, komu może się przydać i jak możemy ją stosować, jak możemy sobie z tym pyłkiem widłaka eksperymentować, tak, żeby wzbogacić jakoś naszą pielęgnację twarzy. Pyłek widłaka jest w naszej medycynie naturalnej znany od stuleci i był wykorzystywany bardzo często w pielęgnacji niemowląt, ponieważ genialnie radzi sobie z odtwarzaniami i to jest też bardzo fajna opcja dla tych mam, które chcą tutaj jakby pójść taką bardziej naturalną stronę, ponieważ działa bardzo osuszająco, odkażająco, ściągająco i przeciwzapalnie. Był stosowany też w leczeniu trudno gojących się ran. I tutaj naprawdę, dziewczyny, muszę Wam powiedzieć, że widłak jest genialny. Ja nieraz przekonałam się na własnej skórze o jego dobroczynnym działaniu w tym względzie, ponieważ zdarzało mi się faktycznie nakładać go na różne ranki. Od kiedy zaczęłam moją przygodę z widłakiem, miałam jeden taki przypadek, kiedy po prostu się mocno wywaliłam i ta ranka była całkiem konkretna, natomiast tuż po jednej nocy z widłakiem to gojenie zostało tak niesamowicie przyspieszone, że rana wyglądała zupełnie inaczej i ja byłam naprawdę pod ogromnym wrażeniem, więc tutaj bardzo Wam ten pyłek polecam. Natomiast jeśli chodzi o takie działanie, to głównie tutaj największą zaletą tego pyłku jest właśnie działanie przeciwzapalne, przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne, bardzo mocno ściągające. Jednocześnie jest jedną z najbardziej matujących, naturalnych rzeczy, oprócz glinek i krzemionek, na jaką udało mi się natknąć. I chociaż tak naprawdę nie jest za bardzo popularny i z tego co wiem, nikt nie wykorzystuje go w tym celu, okazało się, że jest naprawdę świetnym, naturalnym, matującym pudrem. A ponieważ działa bardzo mocno przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie, tak jak mówiłam, odkażająco i ściągająco, będzie idealną opcją dla dziewczyn, które mają problemy skórne, takie jak na przykład trądzik. Szczególnie mają problemy z takimi stanami zapalnymi, które się troszeczkę paprzą, jątrzą. Jeśli to są takie ropne, większe ropne stany zapalne, jeśli zależy im na osuszaniu takich rzeczy. Dodatkowo widłak może być też, myślę, wykorzystywany obecnie w czasach, kiedy nosimy maseczki. Możemy taką niewielką ilość pyłku na naszą maseczkę nakładać i wtedy będziemy miały zapewnione to przeciwbakteryjne działanie i też taką delikatną warstwę ochronną między maseczką a skórą. I jeśli macie problemy z trądzikiem po maseczkach, to tutaj widłak może być naprawdę bardzo, bardzo fajną opcją. Oczywiście, ponieważ to jest rzecz naturalna, najważniejsze zawsze jest wykonanie takiego, wiecie, alergicznego testu na skórze, ponieważ jak zawsze w wypadku wszystkich tego typu rzeczy oczywiście istnieje ryzyko uczulenia i na taki pyłek widłaka oczywiście też możemy być uczulone. Natomiast nie jest to super częsta rzecz i faktycznie gdyby tutaj ten potencjał uczulająco-drażniący był duży, to widłak na przestrzeni lat nie byłby wykorzystywany choćby w pielęgnacji odparzeń u dzieci, więc to tak naprawdę jest w miarę bezpieczna rzecz, ale pamiętajcie, że oczywiście tutaj każda z nas może zareagować trochę inaczej. Ja z zastosowaniem widłaka w mojej pielęgnacji skóry mam już całkiem dużo doświadczenia i muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo fajna opcja, szczególnie dla dziewczyn, które cenią sobie taką bardzo, bardzo prostą, naturalną pielęgnację. Wiadomo, że glinki i krzemionki są bardzo fajną opcją, jeśli chodzi o matowanie cery trądzikowej. Natomiast żadna z nich nie ma nawet w jednej setnej takiego antybakteryjnego potencjału, jak pyłek widłaka.
I to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna opcja, jeśli mamy problemy z trądzikiem i szukamy czegoś naturalnego, co zmatowi naszą skórę, co będziemy mogły bez obaw o to, że ta skóra, że tej skórze jakoś tam poniekąd szkodzimy, nosić sobie na przykład taki puder w ciągu dnia, to widłak jest naprawdę świetną opcją. On bardzo dobrze matuje skórę. Nie wiem, czy może kojarzycie, bo chciałabym tutaj jakoś porównać jego konsystencję i wydaje mi się, że najbardziej trafionym porównaniem będzie porównanie do pyłku, który możemy znaleźć na skrzydłach motyli. To jest, dziewczyny, coś bardzo, bardzo podobnego i to jest ciekawa sprawa. Natomiast widłak generalnie nie lubi się z niczym łączyć. Ciężko połączyć go z wodą, ciężko połączyć go z kremami, natomiast jeśli już nam się to uda, to dostajemy bardzo, bardzo silnie matujący produkt. Jeśli połączymy widłaka z jakimś masłem czy olejem, otrzymujemy coś takiego, co było kiedyś bardzo popularne na blogach i też tutaj trochę na YouTubie, a mowa o frakcji sojowej. I to była taka rzecz, która była matującą, naturalną opcją. I te dziewczyny z bardzo dobrym skutkiem takie frakcje stosowały. I łącząc widłaka z masłem, kremem czy olejem, otrzymujemy mniej więcej coś takiego. Więc jeśli chcemy się trochę pobawić, poeksperymentować i dodawać widłaka do naszych kosmetyków, czyniąc je tak naprawdę kosmetykami matującymi, to trzeba się nastawić na to, że to nie jest rzecz, która będzie najbardziej chciała się z nimi łączyć. Dlatego tak naprawdę najlepiej robić takie mini próby na dłoni. To jest sposób, w jaki ja łączyłam widłaka z większością moich kosmetyków, po prostu po to, żeby zobaczyć, jak on będzie działał. I są rzeczy, z którymi on łączy się lepiej, są rzeczy, z którymi łączy się gorzej. Bardzo fajną opcją jest dodawanie niewielkiej ilości, na przykład do kremów na dzień, ale ja łączyłam go również z podkładami mineralnymi, klasycznymi podkładami. I tutaj wystarczy naprawdę odrobinka, żeby uczynić dany kosmetykiem takim bardzo mocno matującym. Dlatego jeśli mamy na przykład podkład, który z natury bardzo matujący nie jest, ale potrzebujemy takiego matu w wybranych miejscach na twarzy, możemy wymieszać odrobinę tego podkładu z maleńką ilością widłaka i tutaj już uzyskujemy taką matującą wersję, którą możemy nakładać tam, gdzie potrzebujemy i tutaj ten mat będzie utrzymywał się naprawdę długo i to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ widłak ma ogromne matujące właściwości. Tak samo ładnie działa jako po prostu zwykły matujący puder. Tak jak mówiłam, bardzo fajnie łączy się z mineralnymi podkładami, aczkolwiek tutaj to mieszanie już wymaga wiecie, większego nakładu pracy i w ogóle to jest jakieś przedsięwzięcie. Natomiast z kremami, z podkładami, z olejkami, tego typu produktami na dłoni, instant możemy dość łatwo go połączyć. Kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć, jest to, że widłak może być naszym naturalnym, suchym szamponem. I tutaj wystarczy nałożyć odrobinkę na opuszki palców i wcierać miejsce przy miejscu. Ja stosowałam go w takiej formie wiele razy i zawsze byłam naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. To będzie świetna opcja dla tych z Was, które stosują suche szampony, ale zależy im może na czymś bardziej naturalnym, zwracają uwagę na skład tych produktów, dodatkowo ucieszy je takie właśnie antybakteryjne, antygrzybicze działanie, jeśli mamy problemy z skórą głowy, to wszelkie niedoskonałości, które w obrębie jej mogą się też pojawiać, oczywiście będą się goić o wiele, wiele szybciej. Jeśli mamy problemy z upierzem, tutaj też dla widłaka jest jakieś pole do popisu. Natomiast wiadomo, że wszystko jest kwestią indywidualną, ale warto próbować. Ja z tej wersji stosowania widłaka byłam naprawdę zadowolona i faktycznie tutaj jeśli stosujecie suche szampony, ale niekoniecznie pasują Wam składy, to tutaj możecie spróbować otworzenie takich własnych, naturalnych, suchych szamponów. Mogę jeszcze nagrać filmik albo napisać post, bo to też jest bardzo fajna, ciekawa sprawa, więc jeśli interesują Was te tematy, to dajcie
znać w komentarzach. Bo ja też dużo takich produktów sama testowałam i sama tworzyłam. Ja często myję włosy odżywkami, więc to jest troszkę temat mojego zainteresowania. Natomiast tak, Widłak tutaj też działa naprawdę bardzo, bardzo fajnie, więc możecie sobie też poeksperymentować z nim pod takim kątem. Jestem ciekawa, czy może eksperymentowałyście już z tym pyłkiem? Jakie są Wasze wrażenia? I czy może macie to w planach? Ja bardzo, bardzo gorąco polecam. Jeśli jeszcze nie miałyście okazji, to taki pyłeczek w domu naprawdę warto mieć. Mam nadzieję, że film jej jak najbardziej Was zainteresował i jakoś Wam się przyda. To na pewno nie jest bardzo znana i popularna sprawa u nas, natomiast mam nadzieję, że w komentarzach i tak się jakoś odezwiecie. Jeśli pyłek Was zainteresował, będzie mi bardzo miło, jeśli dacie łapkę w górę albo łapkę w dół. To już pozostawiam Wam. Do zobaczenia w komentarzach. Jeśli macie jakieś bardziej szczegółowe pytania, to piszcie. Ja też postaram się zrobić o Widłaku post na blogu, gdzie odpowiem ewentualnie na jakieś takie niejasności. Dzięki Wam ślicznie za uwagę. Do zobaczenia i buziaczki.